latach 1938 do 1945 obóz Mauthausen należał do sieci obozów koncentracyjnych rozmieszczonych początkowo na terenie III Rzeszy, a następnie również na terenach okupowanych państw. W pierwszym okresie w obozach tych osadzano przeciwników politycznych oraz osoby należące do grup społecznych prześladowanych w hitlerowskich Niemczech. Po wybuchu wojny przeważająca część więźniów pochodziła jednak z terenów okupowanych. Ludność z podbitych krajów wywożono do obozów z przyczyn politycznych oraz rasowych. Większość więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen pochodziła z Polski i Związku Sowieckiego, wielu z nich wywieziono z krajów południowej i zachodniej Europy. W obozie więziono osoby ponad 40 narodowości. W pierwszych latach więźniów przetrzymywano w obozie głównym, w Mauthausen, oraz w bliźniaczym obozie Gusen. Większość uwięzionych wykonywała katorżniczą pracę w kamieniołomach. Od 1942 roku stworzono sieć liczącą ponad 40 podobozów, których więźniowie byli wykorzystywani przeważnie do niewolniczej pracy w przemyśle zbrojeniowym. Wysoki mur, przed którym stoimy, oddzielał teren przeznaczony dla więźniów od innych części obozu. Budowę obozu koncentracyjnego Mauthausen rozpoczęto w sierpniu 1938 roku, kilka miesięcy po wcieleniu Austrii do hitlerowskich Niemiec. Pierwsi więźniowie zostali przewiezieni z obozu koncentracyjnego w Dachau. Początkowo obóz składał się z drewnianych baraków otoczonych ogrodzeniem z drutów pod napięciem. Masywne budynki z kamienia i mur otaczający teren wybudowano dopiero później. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie fragmenty obozu więźniów. Na terenie otaczającym dzisiejsze centrum dla zwiedzających znajdowały się również baraki, służące SS-manom za biura, warsztaty i kwatery. Więźniów przywożono do Mauthausen przeważnie koleją. Były to duże grupy, często stłoczone w wagonach towarowych lub bydlęcych. Ze stacji więźniowie musieli maszerować 4 kilometry, najpierw przez miasteczko, a następnie drogą wiodącą stromo pod górę do obozu, bici i dręczeni przez eskortujących ich SS-manów. Wielu więźniów miało już za sobą długi okres pozbawienia wolności i doświadczyło wielu prześladowań. Do Mauthausen przewożono ich z innych obozów lub więzień. Po uciążliwym transporcie przybywali do Mauthausen zwykle wyczerpani lub chorzy. Tam, gdzie widzimy porośniętą drzewami łąkę, w okresie wojny masowo umierali ludzie. Tu znajdował się od 1941 roku tak zwany obóz sanitarny, przeznaczony początkowo dla sowieckich jeńców wojennych. Obóz składał się z licznych drewnianych baraków otoczonych ogrodzeniem z drutów pod napięciem. Kiedy latem 1943 roku zakończono budowę tego obozu, większość tych jeńców już nie żyła. W barakach umieszczano zatem chorych, niezdolnych do pracy więźniów. Bez dostatecznego wyżywienia i opieki medycznej stłoczono w barakach tysiące ludzi, skazując ich na wymarcie. Wielu chorych przetransportowano z powrotem do Mauthausen z jednego z ponad 40 podobozów. Jeden z nielicznych więźniów, którym udało się przeżyć, August Kamhuber z Austrii, wspomina. Codziennie widziałem, jak ludzie konali tuzinami. A ja nie mogłem udzielić im nawet najmniejszej pomocy. Nie było dnia, żeby spośród półżywych nie wyciągnięto tuzina martwych ciał, gdyż miejsce zwolnione przez zmarłego należało natychmiast wykorzystać dla kolejnego nieszczęśnika. Tuż obok, po lewej stronie obozu sanitarnego, znajdował się obiekt służący rozrywce SS-manów – boisko piłki nożnej. Tutaj toczyły się regularnie rozgrywki, często z udziałem drużyn z regionu. Mecze te były dostępne również dla okolicznej ludności cywilnej, która stawała się tym samym świadkiem masowego umierania więźniów w obozie sanitarnym. To właśnie kamieniołomy granitu w Mauthausen i Gusen były przyczyną, dla której władze SS wyznaczyły ten teren na obozy koncentracyjne. W celu eksploatacji i przemysłowego wykorzystania kamieniołomów SS założyło specjalną spółkę pod nazwą Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, niemieckie zakłady kamieniarskie. Przedsiębiorstwo to wykorzystywało ciężką pracę więźniów, osiągając niebywałe zyski.
Kamieniołom w Mauthausen wraz z oddalonym o 4 km kamieniołomem nieopodal obozu Guzn stanowić miał wkrótce olbrzymi kompleks przemysłowy. Kamieniołomy były również miejscem zagłady. Więźniowie przydzieleni do komanda tragarzy kamieni, zwanego też kompanią karną, musieli po schodach kamieniołomu, zwanych schodami śmierci, wnosić pod górę do obozu ważące do 50 kg bloki granitu. W kamieniołomach mordowano też więźniów, strzelając do nich lub spychając w przepaść z krawędzi kamieniołomu. Tych ostatnich SS-mani nazywali cynicznie spadochroniarzami. Ocalony więzień Stefan Niewiada z Polski był naocznym świadkiem takiego zdarzenia. Widziałem zbrodnię popełnioną na grupie holenderskich Żydów. Grupa ta składała się z około 100 osób. Kazano im stanąć jeden za drugim i każdego kolejnego więźnia zmuszono do zepchnięcia poprzednika w przepaść. Pracowałem w odległości 150 metrów od miejsca, na które spadali. Kompania karna musiała potem przetransportować zwłoki do krematorium. Od roku 1943 eksploatacja kamieniołomów stopniowo wygasała, ponieważ najważniejszy stał się wówczas przemysł zbrojeniowy. Więźniowie obozu produkowali części samolotów w wielkich, nieistniejących już halach położonych obok kamieniołomu. W momencie utworzenia w 1949 roku miejsca pamięci Mauthausen istniały już tylko niewielkie fragmenty byłego obozu. Wiele drewnianych baraków rozebrano lub splądrowano. Niektóre z nich zostały sprzedane przez państwo, jak na przykład baraki kwater SS-mańskich i biur położone wzdłuż dojazdu do bramy obozu. W ich miejscu zaczęły powstawać od roku 1950 pomniki, ustawiane przez kraje, których obywatele byli więźniami obozu. Tak zwany Park Pomników powstały w ciągu kolejnych dziesięcioleci odzwierciedla stosunki polityczne panujące bezpośrednio po II wojnie światowej i w okresie zimnej wojny. Niektóre z państw, które ustawiły tu pomniki, jak na przykład ZSRR, NRD czy Jugosławia, już nie istnieją. Inne, na przykład Ukraina, powstały dopiero niedawno i pragną być tu również reprezentowane. Pomniki mają często narodowy, heroiczny, męski charakter. Więźniowie niepasujący do tego obrazu, ludność cywilna, osoby prześladowane z powodów rasowych, homoseksualiści czy kobiety, długo czekali na upamiętnienie. Dopiero w latach 70. postawiono pomnik żydowskim ofiarom obozu, a w latach 90. upamiętniono więźniów Roma i Sinti. Pilnowaniem więźniów i zarządzaniem obozami koncentracyjnymi zajmowała się organizacja nazistowska zwana Schutzstaffel, w skrócie SS, podlegająca partii faszystowskiej NSDAP. Po przejęciu władzy przez hitlerowców organizacja ta pełniła funkcje policyjne i wojskowe. Teren obecnego Parku Pomników był obszarem zajmowanym przez obozową organizację SS. Obok licznych baraków mieszczących kwatery i biura znajdował się tu budynek sztabu, będący siedzibą komendantury obozu. Jest to jedyny obiekt w tej części obozu, który w całości przetrwał do naszych czasów. Na czele obozowej organizacji SS stał komendant, któremu podlegali oficerowie, podoficerowie i wartownicy. Wraz z wzrostem liczby więźniów rosła też liczba stacjonujących tu SS-manów. Pod koniec wojny więźniów w obozie głównym i w jego podobozach pilnowało prawie 8 tysięcy strażników SS. Dla wyższych oficerów SS i ich rodzin wybudowano specjalne osiedle w pobliżu obozu. Między SS-manami a miejscową ludnością dochodziło do różnorakich kontaktów. Łączyły ich transakcje handlowe, wspólnie obchodzono święta, zawierano związki małżeńskie, ale zdarzały się też bijatyki w karczmach i inne konflikty. Przez 7 lat istnienia obozu Mauthausen miał on tylko dwóch komendantów. Albert Zała kierował obozem do początku 1939 roku, a jego następca, Franz Ziereis, pełnił tę funkcję aż do maja 1945 roku. Podczas ucieczki przed wojskami aliantów został on postrzelony i przetransportowany do obozu Guzn. Przesłuchiwany przed śmiercią potwierdził masowe mordowanie więźniów w Mauthausen. Próbował przy tym odpowiedzialnością za te zbrodnie obarczyć swoich przełożonych i podwładnych.
Brama obozowa stanowiła jedyne wejście na teren obozu więźniów. Była zatem dokładnie strzeżona i kontrolowana. Nowo przybywający więźniowie wchodzili po raz pierwszy do obozu właśnie przez tę bramę. Poddawano ich skomplikowanej procedurze przyjęcia, której towarzyszyły tortury i różnorakie szykany. Był to wielki wstrząs psychiczny dla więźniów, gdyż otaczająca ich rzeczywistość nie dawała się pogodzić z ich dotychczasowym doświadczeniem życiowym. Nowo przybyli musieli ustawić się szeregiem wzdłuż muru obozowego. Często kazano im stać całymi godzinami, czasami w palącym słońcu lub przy trzaskającym mrozie. Wielu więźniów umierało już tutaj, bądź z wyczerpania, bądź po pobiciu przez kapów lub esesmanów. Dlatego w języku obozowym ten fragment muru zwany był ścianą płaczu. Po zarejestrowaniu przybyłych więźniów i odebraniu im ubrań i rzeczy osobistych, prowadzono ich do łaźni w piwnicy baraku pralni znajdującego się naprzeciwko. Alberto Todros z Włoch wspomina. Każą nam zejść po schodach do piwnicy baraku. Sterta naszych ubrań, walizek i zawiniątek zostaje na zewnątrz. Pierwsi z nas schodzą po schodach do pomieszczenia, w którym więźniowie funkcyjni bez pianki golą nam tępymi brzytwami włosy na całym ciele. Szybko, 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 jeden po drugim. Następnie zaganiają nas do kolejnego pomieszczenia, w którym znajdują się prysznice. Pomieszczenie wypełnia się więźniami, zaczyna płynąć woda. Każą nam się umyć, a następnie wyjść kolejnymi drzwiami, gdzie czeka na nas sterta ubrań. Najbardziej wychudzeni otrzymują możliwie luźne ubrania. Niskim przydziela się największe rozmiary. Patrzymy się na siebie. Jesteśmy prawie nie do rozpoznania. Trudno wyrazić słowami to, co przeżyliśmy. Plac apelowy był centrum obozu więźniarskiego. Patrząc od bramy, po lewej stronie stały baraki, w których umieszczano więźniów, po prawej była pralnia, kuchnia dla więźniów, więzienie obozowe i rewir, czyli obozowy szpital. Dwa lub trzy razy dziennie na placu apelowym odbywał się apel i liczenie więźniów. W ten sposób esesmani kontrolowali stan osobowy obozu. Za każdym razem rejestrowano nowo przybyłych i skreślano zmarłych. Na apelach esesmani demonstrowali władzę, jaką mieli nad więźniami. Więźniowie musieli stać na baczność w idealnie prostych szeregach przy każdej pogodzie, nawet w deszczu, śniegu lub w prażącym słońcu. Stałym elementem apelu było maltretowanie więźniów przez esesmanów i kapów. Jeżeli stan osobowy nie zgadzał się, procedura potrafiła ciągnąć się całymi godzinami, a nawet całą noc. Polski więzień Stefan Krukowski wspomina. Innym rodzajem rozrywek były wielogodzinne apele. Czasami były zasadnicze powody, jak ucieczka, i wtedy czekaliśmy tak długo, aż się stan zgodzi. Czasami były to tylko przygotowania, typu musztry. Ćwiczyliśmy przeważnie wtedy, kiedy padał deszcz. Kilkugodzinna stójka kończyła się, kiedy nie było suchego miejsca na ciele, kiedy nogi wrastały w ziemię i kiedy za blokiem leżało już kilku kandydatów do krematorium. Wybranym więźniom esesmani powierzali władzę nad współwięźniami. Więźniowie funkcyjni, czy też kapo, odpowiadali za porządek w obozie. Wielu z nich stosowało przy tym brutalną przemoc. SS udzielało tym więźniom różnych przywilejów. Między innymi otrzymywali oni większe racje żywnościowe i mieli lepsze warunki bytowe. Taki system zmniejszał nakłady na administrację i pilnowanie więźniów. A nierówności między nimi nie sprzyjały tworzeniu się więzów międzyludzkiej solidarności. W prawej połowie baraku numer 1 znajdowała się kancelaria obozowa. Komando tzw. Schreiberów, pisarzy obozowych, prowadziło dokładną ewidencję danych personalnych i statusu więźniów. Schreiberzy przydzielali więźniów do poszczególnych komand pracy i do podobozów. Mieli oni zatem istotny wpływ na warunki bytowania swoich współwięźniów. W środkowej części tego baraku znajdowała się kantyna. W ramach zachęty do wydajnej pracy więźniowie funkcyjni i uprzywilejowani mogli kupować tam na przykład tytoń, środki higieny, a w rzadkich wypadkach nawet żywność. Od roku 1942 w lewej części baraku znajdował się obozowy dom publiczny, w którym seksualnie wykorzystywano więźniarki przywiezione z obozu kobiecego w Ravensbrück. Za prostytucję obiecywano im zwolnienie z obozu, lecz obietnic tych nie dotrzymywano.
Pozwolenia na wizytę w domu publicznym udzielano jedynie niektórym z uprzywilejowanych więźniów. Baraki mieszkalne przewidziane były dla 300 więźniów, lecz w miarę trwania działań wojennych liczba ich mieszkańców stale rosła, dochodząc w niektórych barakach do 2000 osób. W każdym baraku były dwie izby, A i B, zwane sztubami, a każda z nich obejmowała pomieszczenie z pryczami do spania i pomieszczenie pobytu dziennego. Pobyt w tym ostatnim przysługiwał nielicznym więźniom funkcyjnym. Jedno miejsce do spania na drewnianych piętrowych pryczach przypadało przeważnie na dwóch lub nawet więcej więźniów. Prześcieradła i wypychane słomą sienniki przysługiwały często jedynie więźniom funkcyjnym. Wszyscy inni mieli na ogół tylko po jednym starym kocu. Rozkład dnia w obozie nacechowany był jednocześnie pośpiechem i monotonią. Austriak Hans Marszalek pisze w swoich wspomnieniach. W obozie głównym i w prawie wszystkich podobozach więźniów budził gong. Od wiosny do jesieni o godzinie 4:45, a zimą o godzinie 5:45. Po pobudce należało natychmiast wstać i zaczynała się codzienna pośpieszna bieganina. Wygładzić siennik przy pomocy deski, ułożyć rogi siennika pod kątem prostym, złożyć dokładnie koc, ustawić się w kolejce do klozetów i umywalni, szybko się umyć i ubrać, ponownie ustawić się w kolejce po zupę lub kawę, następnie umyć miskę i odłożyć do szafki na wyznaczone miejsce, dołączyć do kolumny na apel formowanej przed barakiem. Wszystko to odbywało się przy popychaniu, biciu i pod gradem rozkazów blokowych więźniów. Zewsząd słychać było raus, schnell, bystro, rapido, do szeregu marsz i temu podobne. W latach 1941 do 1944 w sztubie B baraku numer 5 trzymano Żydów. Byli oni odizolowani od innych więźniów i stali na najniższym szczeblu obozowej hierarchii. Otrzymywali mniejsze racje żywnościowe, nędzną odzież, a zimą nie dostawali cieplejszych rzeczy. Nie udzielano im również opieki medycznej. Więźniów żydowskich przydzielano do najgorszych komand pracy. W tych warunkach większość z nich umierała już w kilka dni lub tygodni po przybyciu do obozu. Innych mordowano. Strzelano do nich podczas rzekomej ucieczki, spychano w przepaść z krawędzi kamieniołomu, pędzono na druty pod napięciem lub, podobnie jak wielu innych więźniów niezdolnych do pracy, gazowano w ośrodku uśmiercania na zamku w Hartheim. Józef Herzler z Austrii, jeden z nielicznych więźniów bloku żydowskiego, którym udało się przeżyć, wspomina. Blok był oddzielony od reszty obozu dodatkowym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Po pracy musieliśmy od razu iść do bloku, nie było możliwości kontaktu z innymi więźniami. Spaliśmy jak sardynki, stopami do głów, głowami do stóp. Nie było prycz ani koców, leżeliśmy na gołej ziemi. Podkładaliśmy sobie naszą nędzną, więźniarską odzież. Płot z drutu kolczastego na północnej granicy terenu jest rekonstrukcją z roku 1947. Która daje wyobrażenie o usytuowaniu i rozmiarach pierwotnego ogrodzenia. SS-mani często pędzili więźniów na druty znajdujące się pod napięciem. Morderstwa te były w księgach zmarłych rejestrowane przeważnie pod kryptonimami samobójstwo lub próba ucieczki. Ernst Martin z Austrii przekazuje okoliczności tych zbrodni. Obóz otaczał płot z drutu pod napięciem 380 V. Więźniów, przeważnie nowo przybyłych, pędzono na druty. Na ogół więzień nie umierał natychmiast, lecz zawieszony na drutach konał całymi godzinami, w mękach, aż jego ciało zwęgliło się doszczętnie lub strzał położył kres jego cierpieniom. Nie były to samobójstwa. Prawie każdego z tych więźniów zmuszono do pójścia na druty, z wyjątkiem nielicznych, którzy wiedzieli, że muszą umrzeć i w swojej rozpaczy uważali, że taka śmierć skróci ich cierpienia. Kamień pamiątkowy i krzyż za ogrodzeniem oznaczają miejsce, w którym znajdowała się hałda popiołów. Pierwotnie było to wysypisko śmieci, lecz od 1944 roku wysypywano tu również prochy z pieców krematoryjnych, w których palono ciała więźniów. Od sierpnia 1944 roku na niezabudowanym terenie poza obozem więźniarskim znajdował się obóz namiotowy.
w którym umieszczano tymczasowo większe grupy nowo przybyłych więźniów. Wśród nich znalazło się dużo osób wywiezionych z Polski po upadku Powstania Warszawskiego. Wiosną 1945 roku stłoczono tu żydowskich robotników przymusowych z Węgier. Mężczyzn, kobiety i dzieci przypędzono do Mauthausen z terenu pogranicznego między III Rzeszą a Węgrami. Podczas tego tak zwanego Marszu Śmierci strażnicy zabijali wyczerpanych i chorych. Stefan Virani z Węgier opisuje sytuację panującą w obozie namiotowym. Do namiotów przeznaczonych dla co najwyżej 800 osób wepchnięto ponad 2000 ludzi. Nie było sienników ani desek. Tylko nieliczni szczęśliwcy mieli dwa koce, aby jeden z nich podłożyć sobie na gołej ziemi. Codzienne odwszanie zajmowało jedną do półtorej godziny. Ci, którzy nie mieli już na to siły, marnieli i umierali w krótkim czasie. Każdego ranka, aby wyjść, przechodziłem przez martwe ciała, po to, aby na zewnątrz natrafić na kolejne zwłoki. Większość żydowskich więźniów popędzono dalej do przejściowego obozu zbiorczego w Gunskirchen koło Wels. Warunki w tym obozie nie były wcale lepsze. W baraku kuchennym komando więźniarskie przygotowywało jedzenie dla SS-manów i więźniów. Podczas gdy wartownicy SS otrzymywali dobre wyżywienie, więźniowie stale głodowali. Nawet w pierwszych latach istnienia obozu, kiedy zaopatrzenie było najlepsze, jedzenie, często zepsute, dostarczało najwyżej 1500 kalorii. Mimo że więźniowie wykonywali na ogół najcięższą pracę fizyczną. W ostatnich miesiącach wojny niedożywienie doprowadziło do dramatycznego wzrostu śmiertelności. SS-mani z premedytacją głodzili więźniów, aby osłabić ich wolę życia i doprowadzić do walki o przetrwanie między nimi. Przeżyć można było tylko wtedy, jeżeli udało się zdobyć dodatkową żywność. Więźniowie funkcyjni otrzymywali większe racje żywnościowe. Niektórym grupom więźniów rodziny mogły przysyłać paczki żywnościowe. W walce z głodem więźniowie chwytali się więc różnych sposobów. Były więzień Hans Marszalek wspomina. Głód dręczył nas dniem i nocą. Gdy tylko nadarzała się okazja, głodujący rozmawiali o jedzeniu. Kwitł handel wymienny. Dwa plasterki kiełbasy lub dwie kromki chleba za zupę, bielizna lub ubranie za żywność. W miejscach, w których pracowali, wynajdywali jadalne korzonki, zjadali trawę, zalążki liści, żołędzie, szczury, koty, psy, odpady wszelkiego rodzaju, a nawet węgiel brunatny. Napadali na tragarzy niosących żywność lub starali się wylizać z pustego kotła choćby krople zupy z brukwi. Nocą wielu próbowało ukraść chleb. W miejscu, gdzie kiedyś były baraki kwarantanny, znajduje się obecnie cmentarz. W ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem w obozie Mauthausen i jego podobozach zmarło około 45 tysięcy więźniów i nie nadążano z paleniem zwłok w piecach krematoryjnych. SS-mani kazali zatem pogrzebać tysiące zwłok w masowym grobie na wschód od obozu, niedaleko rosnącej tu wtedy wielkiej lipy. Po wyzwoleniu obozu przez armię amerykańską znaleziono setki niepochowanych zwłok. Ponadto wielu więźniów zmarło wkrótce po wyzwoleniu z wyczerpania i chorób. Amerykańscy wyzwoliciele zakładali cmentarze, aby pochować tych zmarłych. W ciągu powojennych dziesięcioleci groby te uległy likwidacji. Zwłoki więźniów zostały ekshumowane i poddane procesowi identyfikacji. Część sprowadzono do ojczystych krajów więźniów, a część pochowano na nowo założonych cmentarzach na terenie byłej kwarantanny i obozu drugiego. Cmentarze te są obecnie miejscem ostatniego spoczynku ponad 14 tysięcy osób zmarłych w obozie. Ponieważ jednak większość zmarłych spalono, nie mają oni grobów. Symbolicznym upamiętnieniem ofiar obozu stały się zatem zachowane krematoria i powojenne pomniki. Na terenie kwarantanny z barakami od 16 do 20, który był oddzielony od reszty obozu kamiennym murem, izolowano określone grupy więźniów. Początkowo umieszczano tu chorych w tak zwanym rewirze specjalnym, później sowieckich jeńców wojennych. Przez dłuższy czas mieściła się w tym miejscu tak zwana kwarantanna dla nowo przybyłych więźniów,
których trzymano tu przez pierwsze 2 do 4 tygodni po przybyciu do obozu. Miało to zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. W tym okresie więźniowie przyzwyczajali się do obozowego reżimu i poznawali zasady zachowania, umożliwiające przeżycie. Podczas kwarantanny przeprowadzano też pierwszą selekcję słabych i chorych. Baraki kwarantanny były przeważnie przepełnione. Upychano w nich 1000 lub nawet więcej więźniów, nie było tam ani prycz, ani kocy. Na porządku dziennym było maltretowanie więźniów przez blokowych. Zaostrzone warunki prowadziły do wzrostu śmiertelności wśród stłoczonych więźniów. Od początku 1945 roku baraków od 16 do 18 nie wykorzystywano już na potrzeby kwarantanny. Po przybyciu prawie 2000 kobiet i dzieci z obozu w Ravensbrück, SS przeznaczyło te baraki na obóz kobiecy. Poza nielicznymi wyjątkami, w obozie głównym w Mauthausen przetrzymywano wyłącznie mężczyzn. Większą grupę więźniarek, liczącą około 3000 osób, oficjalnie rejestrowano dopiero od września 1944 roku w kobiecym obozie koncentracyjnym Mauthausen. Kobiety umieszczano na ogół w podobozach rozmieszczonych przy zakładach zbrojeniowych, w których pracowały. W ostatnich tygodniach wojny do Mauthausen przybywały kolejne duże grupy kobiet z ewakuowanych obozów koncentracyjnych. Zostały one częściowo deportowane dalej, a częściowo umieszczone w barakach na terenie kamieniołomu i obozu sanitarnego. W systemie obozów Mauthausen więziono ogółem około 10 tysięcy kobiet. W tym miejscu, gdzie znajdowały się obozowe bloki numer 16 do 20, jesienią 1941 roku wydzielono odrębną część przeznaczoną dla sowieckich jeńców wojennych. Naziści uważali ich za swoich wrogów ideologicznych. Więźniowie ci otrzymywali znikome racje żywnościowe, wykonując przy tym najcięższe prace. Wielu z nich przewożono do obozów koncentracyjnych tylko po to, aby ich tam zabić. W tym celu w obozie zainstalowano komorę gazową i specjalne pomieszczenie, gdzie mordowano więźniów strzałem w potylicę. Blok 20 był nazywany blokiem śmierci. W latach 1944 do 1945 w straszliwych warunkach przetrzymywano tu jeńców wojennych. W tej beznadziejnej sytuacji nocą 2 lutego 1945 roku około 500 więźniów bloku 20 podjęło próbę ucieczki. Zaatakowali gaśnicami i kamieniami obie wieże strażnicze i spowodowali krótkie spięcie, narzucając na druty mokre koce i odzież. Część uciekających została od razu zastrzelona karabinami maszynowymi z wież strażniczych. Jednak ponad 400 więźniom udało się uciec. W obławie na uciekinierów brali udział SS-mani, policja i miejscowa ludność. Po wytropieniu więźniów przeważnie zabijano na miejscu. Wydarzenie to cynicznie nazywano polowaniem na zające w Mühlviertel. Ocalało jedynie 11 osób. Józef Radkeb, proboszcz w miejscowości Allerheiligen, położonej 12 km na północny wschód od Mauthausen, zapisał w swoim dzienniku. 2 lutego 1945 roku. Podobno z Mauthausen uciekło 400 więźniów. Polują na nich jak na najcięższych zbrodniarzy. Uciekli na bosaka. Przez 3 dni nic nie jedli. Z lasu słychać strzały. Ludzie boją się i nic im nie chcą dać, mimo że to przecież nie są żadni zbrodniarze i nikomu nic nie uczynili. Tchórzostwo paraliżuje litość. I nawet niektórzy nasi ludzie zachowują się jak SS-mani, którzy zabijają bezlitośnie każdego, kogo dopadną. Otoczony kamiennym murem dziedziniec, na którym obecnie znajdują się groby około 3000 więźniów, zmarłych bezpośrednio po wyzwoleniu obozu, powstał w 1941 roku. Początkowo znajdowały się tu warsztaty, a od 1944 roku kwarantanna dla nowo przybyłych. Więźniów, przybywających w owym czasie do Mauthausen olbrzymimi transportami, trzymano tu przez pierwsze tygodnie w najcięższych warunkach. Ta część obozu, zwana obozem drugim, stała się w ostatnich miesiącach wojny ośrodkiem zorganizowanego ruchu oporu więźniów. Od 1944 roku grupie więźniów politycznych udało się stworzyć tajną organizację.
Jej celem było początkowo zorganizowanie sieci opieki nad potrzebującymi więźniami i ukrywanie szczególnie zagrożonych więźniów przed SS. W ostatnich tygodniach istnienia obozu grupa ta próbowała zabezpieczać dowody zbrodni i przygotowywała się do ewentualnej walki zbrojnej z SS-manami. Ruch oporu w obozie nie ograniczał się tylko do tego rodzaju zorganizowanej samoobrony, w której brali udział nieliczni. Solidarność ze współwięźniami, podtrzymywanie woli przeżycia i zachowanie godności były również formą oporu. W miejscu, w którym pozbawianie człowieczeństwa jest celem i normą, każdą próbę zachowania ludzkich wartości należy uważać za akt oporu. Za tym murem znajdował się tak zwany obóz trzeci, stanowiący rozszerzenie dotychczasowego obozu. W ostatnich miesiącach wojny był on miejscem masowej zagłady, systematycznych zbrodni, lecz również ośrodkiem oporu. Pod koniec wojny do Mauthausen kierowano olbrzymie transporty ze zlikwidowanych obozów. Obóz był zatem przepełniony, brakowało też żywności. W 1945 roku w Mauthausen i jego podobozach każdego dnia umierało przeciętnie ponad 200 więźniów, przeważnie z niedożywienia i braku opieki medycznej. Więźniowie słabi i chorzy byli systematycznie mordowani. Pod koniec kwietnia 1945 roku w obozie trzecim SS zgromadziło około 1400 chorych, starych i wyczerpanych więźniów. W ciągu następnych dni zamierzano ich zamordować w komorze gazowej. Współwięźniom udało się jednak wyprowadzić większość tych skazańców z obozu trzeciego i poukrywać w innych barakach. W ten sposób uratowano ich przed pewną śmiercią. Po wyzwoleniu obóz trzeci popadał sukcesywnie w ruinę. W 1970 roku zachowane jeszcze mury i wieże strażnicze w końcu rozebrano. W tak zwanym rewirze, czyli szpitalu obozowym, wybrani więźniowie otrzymywali pomoc lekarską. Początkowo szpital mieścił się w zwykłych drewnianych barakach. W końcu 1944 roku ukończono i częściowo zasiedlono tak zwany nowy rewir, wybudowany z cegły. Miał on standard niewielkiego szpitala. SS zdecydowało się bowiem na rozszerzenie opieki lekarskiej ze względu na konieczność utrzymywania zdolności do pracy więźniów funkcyjnych i więźniów o wysokich kwalifikacjach. Większości więźniów obozu udzielano jednak znikomej pomocy lekarskiej lub nie udzielano jej wcale. Choroby i urazy były w obozie na porządku dziennym. Niedostateczne wyżywienie i ciężka praca fizyczna wyczerpywały więźniów. Fatalne warunki higieniczne sprzyjały szerzeniu się chorób. Codzienne maltretowanie więźniów i brak urządzeń zabezpieczających w pracy prowadziły do częstych urazów. Więźniowie ciężko chorzy i niezdolni do pracy byli uważani za niepotrzebnych, jeżeli nie należeli do grupy więźniów uprzywilejowanych. Lekarze SS wykorzystywali ich do przeprowadzania eksperymentów medycznych. Więźniów zabijano też zastrzykami trucizny. Mordowano w komorach gazowych lub pozostawiano bez wyżywienia i pomocy w izolowanych barakach obozowych. Od 1970 roku w budynku byłego rewiru znajduje się muzeum, co pociągnęło za sobą znaczne zmiany budowlane. Na parterze można obejrzeć stałą ekspozycję o historii obozu koncentracyjnego Mauthausen w latach 1938-1945, a w podziemiu wystawę Miejsce zbrodni Mauthausen w poszukiwaniu śladów. Kolejna stacja audioprzewodnika znajduje się w piwnicy, będącej ostatnim pomieszczeniem wystawy. W następnych pomieszczeniach podziemnych znajdują się krematoria i miejsca, gdzie mordowano więźniów. Początkowo ciała zmarłych i zamordowanych palono w miejskich krematoriach w Steyr i w Linzu, lecz już w roku 1940 uruchomiono pierwszy obozowy piec krematoryjny. W 1942 roku powstał kolejny piec, a w roku 1945, na krótko przed wyzwoleniem obozu, dołączono trzeci. Piece krematoryjne zainstalowano również w obozie Gusen oraz w podobozach w Melku i Ebensee. Krematoria służyły SS nie tylko do pozbywania się zwłok, lecz również usunięciu widocznych zewnętrznych oznak maltretowania i wyniszczenia. Do palenia zwłok wyznaczano specjalne komanda więźniów,
których trzymano w tej piwnicy w izolacji od reszty obozu. Od 1941 roku zainstalowano tu urządzenia do masowego zabijania więźniów, szubienice oraz pomieszczenie do egzekucji strzałem w potylicę. Wiosną 1942 roku SS uruchomiło w obozie również komorę gazową, gdzie do maja 1945 roku cyklonem B zamordowano co najmniej 3500 więźniów. Żaden z SS-manów, którzy po 1945 roku stanęli przed sądem za zbrodnie popełnione w obozie koncentracyjnym Mauthausen, nie zaprzeczył istnieniu komór gazowych w Mauthausen ani temu, że mordowano w nich ludzi. Więzienie obozowe, zwane bunkrem, ukończono w 1940 roku. W więzieniu były 33 cele. Areszt, często areszt zaostrzony w ciemności i z pozbawieniem jedzenia, był oficjalną formą kary, którą mógł nawet bez przyczyny nałożyć komendant obozu. Karano za wykroczenia przeciw przeróżnym przepisom i zakazom, których więźniowie częściowo nie znali i które były wzajemnie sprzeczne. W bunkrze trzymano również więźniów, których przysłano do Mauthausen z wyrokiem śmierci. Niektórych z nich rozstrzelano na dziedzińcu bunkra, innych mordowano w komorze gazowej lub w pomieszczeniu do egzekucji. Podczas przesłuchań prowadzonych w bunkrze przez funkcjonariuszy SS i Gestapo więźniów maltretowano i poddawano torturom. Józef Drexel z Niemiec tak opisuje cele w bunkrze. Podobnie jak wszystkie inne cele, była pusta. Znajdowało się w niej tylko wiadro na odchody. Ściany i drzwi pokryte były wyznaniami bezsilnych więźniów. W celi takiej nie zawsze siedziało się w samotności. Często pojawiał się jakiś towarzysz niedoli, choć tylko przejściowo, na kilka godzin bądź dni. Przeważnie pod wieczór, często też w nocy, otwierały się drzwi i do środka wpychano bezwładnego człowieka, ledwo mogącego się ruszać. Na jakiś czas stawał się kolegą z celi, dopóki na nowo nie nauczył się stać i chodzić. Na ogół nowo przybyły był w strasznym stanie. Padał natychmiast bez słowa na brzuch, jęcząc i gorączkując w kącie celi. Nad bramą dziedzińca garażowego SS widniał okazały orzeł, będący godłem III Rzeszy. 5 maja 1945 roku, w dniu wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen, grupa więźniów zerwała go, usuwając tym samym znienawidzony symbol hitlerowskiego terroru. W ostatnich dniach istnienia w obozie zapanował chaos. Więźniowie masowo umierali. Funkcjonariusze SS próbowali zacierać ślady swoich zbrodni. Zarządzono palenie dokumentów, mordowano świadków. Rankiem 3 maja 1945 roku więźniowie po raz ostatni musieli stawić się na apelu. Następnie SS-mani przekazali obóz jednostce wiedeńskiej Straży Pożarnej i uciekli. W południe dnia 5 maja dwa opancerzone pojazdy rozpoznawcze wjechały do obozu. Strażnicy zostali rozbrojeni, a kontrolę nad wyzwolonym obozem przejęła armia amerykańska. W okresie między sierpniem 1938 roku a majem 1945 roku do obozu Mauthausen przywieziono około 190 tysięcy osób. Co najmniej 90 tysięcy z nich straciło w życie w obozie głównym lub w jednym z jego podobozów. Wielu oswobodzonych zmarło krótko po wyzwoleniu wskutek następstw pobytu w obozie. W latach powojennych tylko nieliczne osoby winne tych zbrodni stanęły przed sądem. Wielu SS-manów, beneficjentów i ich pomocników prowadziło po wojnie spokojne życie.